Siemanko, witam. U nas dzisiaj trochę inaczej. Wczoraj stwierdziłem, że zadzwonię do kuzyna Piotra i spytam się go, czy może nie chciałby coś podziałać, a akurat mówi, że nic nie robi, więc z chęcią podziała, także mam pomoc dzisiaj z tymi deseczkami ogarnię, a ja będę leciał tutaj sobie z rozbieraniem tego dużego wieńca. Zobaczymy, ile mi z nim zejdzie, ale pewnie grubo, bo jest to rozkręcane trochę, także działamy i zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. Dobra, działam tu z tymi gwintami, pierwsze wszystkie odkręcam. Piotras tam leci z deskami. Kot się pojawił. Stanie się leniwy, zrobił coś, nie chce mu się przyłazić tutaj. Woli sobie pod domkiem leżeć na słońcu. Ale dzisiaj chyba przyszedł na kontrolę. Co, odklejam sobie pierw tam kilka, chociaż tutaj do podciągu tych i zaraz będę tu rozkręcał, bo widzę, że ten blat mi się gdzieś tu kończy. Tak, tutaj, czyli tego będę mógł sobie zdjąć. Prawdopodobnie w całości. Znaczy oprócz tej dolnej szpilki nie będę wykręcał, bo żeby tam coś nie spadło. Jakiś duży kawał. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Jak to będzie pod tą folią wyglądać, też jestem ciekaw. Ale myślę, że powinno być podobnie, no tyle, że nie będzie tych słoi od tego, od deski. Dobra, to co, lecimy z tym, a tu nie nakręciłem. Lecę z tym. No i będę się odzywał, jak coś do przodu pójdzie, robota. Okej, okay, rozszalowuję to z folią pierwsze, zobaczymy, jak to będzie szło, bo ta folia będzie trzymać też trochę jedno drugiego, mimo że to tylko jest na... Oż kurde, typo, przylepiała się do szalunku. Ale lipa. Ciekawe, czy mocno. Te tu będą czyste tutaj, wiesz, Piotrek będę odstawiał, praktycznie one... To są, wiesz co? Tak, no, tylko że je to, wiesz co, one będą szły od razu tam. Jak ci się... Na razie widzę folię przyczepioną. Co, no ładnie, tylko takie są, zaraz zresztą, no chodź zobaczyć, jak chcesz. Takie kurde, no tak jak to folia, nie? Dobra. Tak. Następnego, a ten też mam popuszczony, dobra. Nie, w sumie spoko, że tak się to jakoś normalnie w miarę odchodzi. No my te będą trzymać, jak będę do góry ściągał, to powinno być ok. I zobacz, nóweczka. Jak ci się znudzi tam mycie, to wtedy możesz sobie, ja tu będę ustawiał ci te deski, to wtedy możesz sobie ponosić. No chodź jak chcesz zobaczyć. Piotrek też trochę w budowlance działał, mówi, że nie widział właśnie nigdy jak folię. Wiadomo, do tynków to nie byłoby najlepszym pomysłem, bo śliski ten beton. No ale u mnie tynku tu nie będzie na tym, więc z tej strony jesteśmy wygrani. Nie wiem jak na drugiej stronie, jak będziemy kleić styropian. Czekaj, tego odczepię. Oż kurde, dobra. Pyk, tutaj oddamy. No i to mamy eleganckie, już tam z boku mają może trochę, ale to nie ma co się tym przejmować. Tak oto wygląda, panie Piotrze. Wie, poprzyglejało tu. O ty kurde. Coś takiego, nie? No wiadomo, zagładki, pod tynk by był zagładki, bo by się nie lepił, nie? Ale tak, tu nie będzie tynkowane, bo tu będzie sufit podwieszany na wysokości gdzieś tej. Więc będzie poniżej wieńca, nie? Spoko, nie? Zawsze tu decha czystsza, nie? Trzeba będzie myć tego, nie? O to się rozchodzi. No dobra, to co? Jadę z tym dalej. I rozkręcam po kolei tą stronę. Tamto się trzyma na szpakta. Jak będziesz przechodził tam bokiem, to weź tak dookoła, tak dalej, w sensie od ściany, żeby coś na łeb nie jebło, bo to nigdy nie wiadomo, wiesz co. Ale nie, to na szpakta się trzyma, więc powinno trzymać. Co? Kasku, no. Jest biały kask, jak chcesz, to sobie załóż w garażu, ty. Dobra. Okej, to działam z tym. Patrzę, zobaczcie. Pod tym, kurde. Jednak pod tymi deseczkami się nie zagęściło tak, jakby się to chciało. Nie zawibrowało, że nie podeszło pod deskę. Także tak te miejsca niektóre wyglądają. Mam tam trochę skrobnąć. Ale... Tak to wygląda. No, to nic się nie stanie tam naprawdę. No murłata przyjdzie i tyle, nie? Na murłatę jeszcze... Pod murłatę jakaś folia czy papa, nie wiem co jeszcze tu będę dawał, ale...
No tak jest w niektórych miejscach. Nie wszędzie, co prawda, ale tu przy tej szerszej desce mi się zdarzyło. Miałem szerszą, taką jedną, już ją wywaliłem. Tak to wygląda. Okej, okay, słuchajcie, zdjąłem drugi kawałek folii. No i co zauważyłem, to minusem stosowania folii jest coś takiego, że przez tą folię nie mamy ładnej krawędzi wieńca. Raczej nie potrzebujemy, ale no zobaczcie, no ona się odchylała i tak to wyszło, że nie jest to tak ładnie jak tutaj, nie? Na szczęście nie potrzebujemy jej mieć, ale i tak jadę zaraz po narożniki i jakąś gładź, coś do szpachlowania i będę stawiał narożniki. Nie no, żartuję. No jest dobrze jak jest. Lepiej deskę czystą mieć, no nie potrzebujemy tutaj mieć nie wiadomo jak równej krawędzi. I tak murłata przychodzi na środek, więc spoko. Ale tak to wygląda. Jak ktoś chce mieć ładną krawędź, to niestety, ale z folią tego raczej... No chyba, żeby wywinął na zewnątrz tą folię. To wtedy tak, na zewnątrz szalunku. To wtedy by to dało radę. Ale tak to raczej muka. Dobra. Lecę dalej. Okej, okay, mam to zrobione. Są takie kurde, tej folii takie wżery się porobiły. O, tak jak tutaj i tutaj, ale nieistotne to raczej jest. Zbytnio. Nic to chyba nie osłabia. Tu też na deskach wyszedł mi taki ten, ale tu jej bloczek i tak przychodzi. Tu ogólnie jest 260 mm, tak rozkminiam, jakby dał 2 centy zaprawy, to na równo by był z tym, chociaż to i tak nie ma różnicy naprawdę, co ja gadam. No dobra, czy tak. Czekajcie, zdejmę te wiadro, zobaczymy tak mniej więcej tą linię. Ale wydaje mi się, że jest wszystko okej. No i teraz przeskakuję na drabinę z drugiej strony. Zeszło mi z tym dobre półtora godziny, ponad nawet bym powiedział, także trochę schodzi. No i jest spoko, nic tu nie widzę, żeby gdzieś coś miało uciekać. Na razie nie obmiatam tego, bo to wiatr wiecie większość. Przychodzę na drugą stronę, biorę teraz dwie wkrętary. Wiaterko sobie tu postawię, no i z drabiny teraz odkręcamy po kolei, jedziemy wszystkie klepy. No i wiem, że też nam będzie już schodzi tak naprawdę też. No dobra, to lecę. Okej, okay, ja odkręcam już sobie tą stronę i powiem wam, że jest spoko, deski fajnie. Jak się da, no bo wiadomo, są czyste i ładne, ale efekt wizualny jest słaby. Jeśli ktoś chce to robić na efekt wizualny, no to niestety, ale nie będzie go. I z drugiej strony takie o. Z drugiej strony dźwięki są nawet większe, coś takiego jak tutaj. No i słabo to wygląda ogólnie. Jakby ktoś tak chciał, to się na... To dużo ładniej. Jak deseczka dolega, to jest naprawdę dużo ładniej, ale dzięki temu mamy zaoszczędzony czas na czyszczeniu deski. No i taki trzeba kompromis, można powiedzieć, zawrzeć. Nie wiem, czy ktoś by nie mógł tego uznać jako rak, tak nie, naprawdę. To ile to ma? Gdzieś z 5 mm głęboko lekko jest. Tu nawet ciutki głębiej, więc nie wiem. A tu co? No ja to tylko taka dziurka. No ale coś jest, nie? Także efekt... Tylko ze względu na tą deskę, tak naprawdę. Jeśli miałbym robić drugi raz, a nie musiałbym deskę odzyskiwać, to w życiu bym nie ofoliował. Taki mój na szybko... Mój wniosek taki. Zobaczycie z drugiej strony, bo mam wrażenie, że tam jeszcze bardziej to jest. To tak się porobiło. No dobra, nic, odkręcam to, dużo nie mam. Z drugiej strony zejdę zaraz jakiś worek, żeby pozbierać te folie już. Z niej już raczej nic nie będzie. Okej, okay, patrzcie na ten Armagedon, co tu się dzieje. Panie Piotrze, co to taki bałagan? No i tak to wygląda, zobaczcie. Estetycznie no słabo, nie? No bo wiadomo, są te takie wżerki od folii. Myślałem, że to będzie bardziej gładziej, ale z drugiej strony to chyba może nawet lepiej. Że jak później klej, ciapy przyjdą czy coś, to żeby się to czegoś trzymało, no nie wiem. Zobaczmy tak, czy mi nie wywaliło, bo tak gadam też, a... Tu widzę, że coś z roga, widzę, że chyba wysadziło mi kawałek roga. No. Tutaj widać coś, kurde, nie wiem czy pod słońce będziecie widzieć. Ta, na tej desce jednej, wyparło mi tą dechę jedną. Ale to mniejsza z tym, zobaczmy tutaj. Mi się wydaje, że mucha nie siada, kurde, jeśli chodzi o linię tą. Kurde, ciężko ocenić, bo
Ta folia pierdzielona. Tu kawałek widzę, że mam brzuch, ale to chyba tu za bardzo ściągnąłem. Wiecie co zrobię najlepiej? Wezmę łatę i zobaczymy z łatą, czy czasem nie ma kichy gdzieś. Na szybko. I sprawdzimy co i jak się dzieje, czy nie powypychało gdzieś, ale na pierwszy rzut oka jest ok, panie Piotrze. Co? Mówię, że na pierwszy rzut oka jest ok. A jeszcze przed chwilą zajechali widzowie, także pozdrawiam widzów z Płot. Na chwilę podskoczyli. Jeśli cokolwiek, to tu jest pion idealny. Górą troszkę ucieka do środka, z tego co tu patrzę. A tu? Tak, za mocno chyba ścisnąłem trochę szpilki te górne. Ale na łacie wygląda, że jest jak trzeba. Tak, górą ucieka. Nie jest wpchane, tylko ucieka. Za mocno go dziada ścisnąłem. Masz tam końcówa. No te górne ten, górny ścisk. Mam tendencję do za mocnego dokręcenia śrub, więc tak to wyszło. Wydaje mi się, że jest spoko. Na grzebień szóstkę będziemy kłaść steropian. Nie, żartuję. No tak to wyszło, słuchajcie. Tak to wyszło, no inaczej nie będzie. Tak, końcówa. Ale to znaczenia większego nie ma, ważne, że nam nie odchodzi. O, a ciekawe jak wewnątrz, bo tego nie sprawdziłem. Tułaże, a tu nie. Może wychylony jest na drugą stronę. Nie, z drugiej to samo. Ewidentnie, kurde, jestem dziadem i górę ścisnąłem za mocno. Ta rurka jest rurką, ale to jednak jest plastik jak gwint. I do tego moje dokręcanie i tak wyszło. Ale ogólnie jest spoko. Najważniejsze, że nie ma jakichś tutaj dziwnych akcji z wybrzuszaniem, nie wiadomo z czym. Jest równo tutaj może troszkę. Nie wiem, czy nie dociągnąłem. Nie jest taki ząbek, ale ile ten ząbek ma tam. Także spoko, tak po całości zobaczcie, no. Ładziuśko. Dobra, to nic, lecę po córkę. Wracamy i będziemy ogarniać rusztowanie i stemple, które trzeba będzie pozabierać, popakować na vana, bo to jest priorytet teraz, żeby to zawieźć, ale zadzwonię jeszcze do nich, bo miałem już to dawno zrobić. O, kurde! Żartuję. Nie, dzwonię do hurtowni. Dobra, to widzimy się niebawem. Dobra, pakuję to całe rusztowanie. Słuchajcie, te stemple wszystkie zostają tutaj. Tak myślałem, że może by... Piotr też mówi, że mogę te boczne zdjąć, żeby te środkowe zostawić. Niby mógłbym, ale powiem wam szczerze, co ja tam na dodatkowych 10 stemplach, to... Nie wiem, przez tydzień czasu 35 zł to jest... To jakoś niewiele nie stracę na tym, a... Wolę zostawić, niech to tak będzie, jak powinno i tyle. Wiele nie zaoszczędzę, a... Nie daj Bóg, coś by gdzieś pękło, czy coś. Raczej to się nie wydarzy i pewnie zajęcie to, jakbym całe zdjął, to by się nic nie wydarzyło, ale... Lepiej dmuchać na zimne, żeby Boga mnie narobić. Dobra, zrzucam to, bo czas goni. Dobra, my się pakujemy, ale jeszcze 20 minut zostało do wyjazdu, więc powiedziałem Piotrowi, żeby obleciał jeszcze wieńce, zlał wodą srogo, ile się da, zawsze to coś da. Albo i nie. A ja idę jeszcze to rusztowanie spakować. Dawaj, no. Wal pełną mocą. Mam nadzieję, że ciśnienie tylko jest. Końcówkę gdzieś zgubiłem, nie wiem, trzeba gdzie tak ospalucha i tyle. Jeszcze te dechy. Też nie wiem, czy będę na nie czas w ogóle, jak to zrobić. Jak to zaschnie, to będzie dupa też niezła. Trzymaj, panie Piotrze. Lej pan wodę, a ja idę pakować to już. Całe życie leję wodę. Dobra, to my odjeżdżamy. Jeszcze został połany na grubo ten wieniec zlany wodą. Także lecimy zawozić. No i zobaczymy, czy jak wrócę, to się uda jeszcze podziałać. Słuchajcie, ja wróciłem. Zrobiła mi się prawie 6 godzina.
No i jedyne co mi pozostaje dzisiaj do roboty, to jest czyścić deski, bo już nie będę tam przynosił sprzętu, żeby to wszystko zacząć rozkręcać, tamten drugi szalunek, po prostu polecę tu czyszczeniem ile się da i tak mi się wydaje to najrozsądniejsze. Co jeszcze? Na jutro miałem plan, słuchajcie, lecieć gdzieś tam, ale stwierdzam, że muszę zmienić te plany, no bo chcę rozebrać do końca ten szalunek, tamten z drugiej strony i może słupy, jakby się udało, choć nie wiem, czy mi to się uda, no ale jeśli jest jakaś szansa, to trzeba spróbować, po prostu podziałać. Także od tego zaczynam, biorę się za mycie, półtora godzinki jeszcze mam lekko, tak żeby nie za długo siedzieć. Co ja miałem jeszcze zrobić? A, podłączyć prąd. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Włączam prąd i idę działać. No, słuchajcie, ja zmywam, zostały mi jeszcze parę kawałeczków tylko i ten, i będzie koniec. A dzisiaj trochę schodzi, zależy jak mocno brudny jest ten kawałek. Na pewno ten olej pomaga, że jednak to się nie przykleiło tak mocno. Ogólnie ciągle patrzę na ten wieniec, powiem wam, i z walorów estetycznych nie jestem w ogóle zadowolony, naprawdę, nie? Aż tak chwilami przychodzą mi myśli, trzeba było zrobić to wszystko bez folii tym olejem i kurde, i by było ładniej. A tak codziennie będę patrzył na to, jak będę przechodził i taki kurde pomazany ten, jak tak człowiek spojrzy na to normalnie on wygląda jakby jak ktoś przyszedł na pierwszy rzut oka, nie ma bata, mówi, to on taki kurde popękany, bo tak wygląda, nie? Taki, te wszystkie takie te żyły od tej folii. No nie spodziewałem się, że aż tak to będzie pozaginane i w ogóle. Myślałem, że będzie naprawdę na bardziej gładko jak to, a się zdziwiłem. No ale co poradzić, no tak jest i tyle. Teraz będę na to patrzał codziennie. No życie. Znaczy, mam nadzieję, że kierownik się nic do tego nie doczepi, ale nie, no, chyba raczej nie. W razie czego to mogę mu zapaćkać te szpary, ale co to ma do tego, to tak naprawdę to... Piotrek opowiadał, jak tam na jakiejś budowie, jak mieli raki, to takie, że zbrojenie było widać, to gdzieś tam na szybko zarzucali, także to nie ma nic wspólnego z tym, te ślady po folii, choć naprawdę nie jestem z tego zadowolony i pewnie zdania nie zmienię, nie? Wiadomo, plus taki, że tam nie jest gdzieś wypchane, czy to, że jest fajnie równo, ale no jest jak jest. Dzień, gdzie trzeba skrobnąć pacheleczką, bo tu na bokach, chociaż tu akurat będzie chyba spoko. No tu nie chcę puścić, gdzie jest ta szpachelka. Także tam gdzie niegdzie można se skrobnąć, gdzie lecisz. No i co, jutro od rana zaczynam działać z tym, jak to się nazywa, z tamtym drugim wieńcem. Mam nadzieję, że w miarę wcześniej mi się uda wyskoczyć to, zresztą do 11, chociaż bym chciał mieć to rozebrane, bo dzisiaj naprawdę schodzi. Możecie nie wierzyć, ale o, żona przyszła mnie sprawdzić. Także możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę z tym schodzi. Dobra, jeszcze się odezwę. Okej, słuchajcie, u mnie koniec. Tam w międzyczasie luknąłem na komentarze i widziałem, że pisaliście tam na temat tego, że mogą zbutwić te deski. No i w sumie co, na razie trochę poobsychały, ale sprawdzę je tam, nie wiem, za 1-2 dni, może przełożę na kolejne dwie palety jakieś, jeśli będę miał w niedzielę na przykład, sobie poprzekładam, żeby one poschły, żeby tam się nic nie wydarzyło, żeby jakiś grzyb na mnie wylazł, choć wątpię, nie powinien, bo one poprzesychały tak naprawdę, więc układam je. No i co, wnioski z dzisiejszego dnia, to powiem wam, lipa z tym popękanym wieńcem, w cudzysłowie oczywiście. Pod względem estetycznym w ogóle mnie on nie robi i powiem wam szczerze, że chyba bym wybrał, jakbym wiedział, że tak będzie, to bym wybrał normalny sposób, tak samo jak cała reszta. Wygląda to fajnie, estetycznie i ładnie, a tak to po prostu to, no nie podoba mi się to i tyle.
jest tak jak z białym klejem i z szarym, nie? Niektórzy murują, wiadomo, wszystko będzie przykryte, ale i tak wolą murować z białego, bo wygląda to fajnie, ta praca ładnie, estetycznie, a szarym jest naciapane. No i tak samo z tym wieńcem z folią. Jedyny plus, że nie będę musiał jutro tych desek myć i na pewno też dzisiaj tych całych zdjętych nie trzeba było myć, a na pewno nie byłoby opcji, żeby to wszystko ogarnąć dzisiaj. Na tym bym pewnie skończył i zostałaby wielka kupa jeszcze tych desek do mycia. No a tak mogę lecieć dalej, więc no taka różnica tylko. Także co, na dzisiaj koniec. Uciekam i tak już późno, 8 godzina. Także zawijam się. No i co, na razie do jutrka. Jutro lecimy dalej, ściągamy tamtą stronę. Mam nadzieję, że też słupy uda mi się zdjąć. Widziałem, że ktoś pisał w komentarzach, żeby sobie wykorzystać blaty jakieś na rusztowanie i powiem wam, że chyba te z tych. Z słupów zostawię wszystkie takie, jakie są i one pójdą później właśnie na rusztowanie. Tam jak będziemy potrzebować wzdłuż tu podrynny, żeby robić dach zaczynać i w ogóle, to będzie można je wykorzystać. Myślę, że tej deski, która tu jest, powinno mniej więcej starczyć na podłogę, na ten strop. No a jak nie, to później się porozkręca. Nie wiem, czy będę je mył, te blaty, czy nie. No zastanowię się jeszcze. Dobra, to ja spadam. Trzymajcie się. Na razie.